Idziemy teraz na drugą część naszego nagrania. W pierwszej części pokazywaliśmy przekrój przez system galeko bezakapowy. Teraz przenieśliśmy się z fabryki do salki konferencyjnej i będziemy mówić o trzecim micie, czyli o montażu systemu galeko bezokapowy. Uciekajmy, bo zimno dzisiaj. Dalej jesteśmy w Balicach, w Galeko. Dalej jest ze mną Damian Dylewski, doradca techniczno-handlowy Galeko. Tylko przenieśliśmy się. Tak, przenieśliśmy się. Przenieśliśmy się z fabryki, z nowej lokalizacji na ulicę Uśmiechu, do Belwederu, tak zwanego Belwederu, czyli centrum zarządzania firmy Galeko, gdzie się mieści cały zarząd, cały pion odpowiedzialny za produkcję, za wdrażanie nowych systemów. Więc tak, przenieśliśmy się do innej lokalizacji. Mamy taką bardziej teraz kameralną atmosferę. A mówić będziemy właśnie jakby paradoksalnie tutaj, nie bardziej kameralnie, bo mówimy o bardziej topornej rzeczy, czyli o trzecim micie. Tak jak w pierwszej części obiecaliśmy, że poruszymy jeszcze trzeci temat, czyli montaż systemu galeko bezokapowy. Bo tutaj tak się wydaje, że on jest pięknie zabudowany, to ładnie wygląda na wizualizacjach, na gotowych budynkach, no wszystko jest takie dopracowane. Natomiast jak się patrzy na przekrój, czy nawet na jakąś instrukcję, to się wydaje, że tam jest dużo elementów, że to jest bardzo skomplikowane, że tam w ogóle łatwo jest zrobić jakiś błąd, że wykonawców będziemy musieli pilnować i co oni tam nam narobią, jak tego systemu nie znają. No więc oddaję głos i słuchamy, co na ten temat ma ekspert do powiedzenia. Karolina, tylu argumentów używać, że mi trudno tak naprawdę to mi się obronić. Każdy możliwy aspekt... To system ma się sam obronić tutaj. System sam się broni, dokładnie, ale użyłaś tylu argumentów, a ja powiem tylko jedno. System sam w sobie oddaje prostotę, a zarazem funkcjonalność w tych czterech elementach, czyli w haku, rynnie, maskownicy i pasie podrynowym, bo to są cztery elementy, które wpływają na to, że całość systemu jest jakby zamknięta, więc system bezokapowy to w odróżnieniu od klasycznych systemów, gdzie mamy haki rynne, mamy po prostu cztery elementy, które ze sobą są tak idealnie spasowane, że tak naprawdę problemów z montażem nie ma, ale warto to podkreślić, że tutaj warto przeglądać najpierw instrukcję montażu, która jest oczywiście... No tak jak zawsze, to nie tylko w galeko bezokapowym, tylko generalnie, no, zabierając się za jakikolwiek system. Niby generalnie, zaczynam, tak. Ja jako kobieta zawsze zaczynam od instrukcji, wiem, no mężczyźni zazwyczaj wszystko wiedzą lepiej, potem śrubki zostają, no więc tutaj też nie chciałabym jako inwestorka zobaczyć kilku łączników na przykład, które zostały nam po montażu systemu, no to by było niepokojące. A co mam powiedzieć ja jako osoba, która jest doradcą technicznym, która jeździ i bardzo często przyjeżdża na ogromne inwestycje, bo ten system cieszy się tak dużym powodzeniem, że jest montowany nie tylko... A tam 100 haków albo pasa podrynowego, czyli elementu, który jeszcze jest gorzej. Niezbędny. Mówiliśmy w pierwszej części o pasie podrynowym, parapecie tak zwanym, odsyłam do pierwszej części, tam pokazane było na przekroju, co ja mam co w takiej jest. Sytuacji zrobić? Wjeżdżam, a on leży niezabudowany i wtedy tak naprawdę ciężko mi nawet się do tego odnieść, dlaczego nie przeglądnęli, po co jest ten pas podrynowy i co on stanowi dla tego całości systemu. Ale tak, wracając do łatwości montażu, no my tak naprawdę w naszym systemie proponujemy montaż maskownicy w specyficzny hak, który jest hakiem doczołowym, specjalne nacięcie, specjalny zamek w tym haku i całość maskownicy od przodu się zamyka, więc tak naprawdę jego prostota tkwi właśnie tak naprawdę Czy to jest hak, na którym już montujemy rynny, prawda? Dokładnie. No bo to jest istotne. To, na którym przesuwałaś. To może być ten, tak, to prawda, to może być ten moment, który określają jako trudny wykonawczo, że potem nie da się piąć maskownicy, bo ktoś złe haki na przykład zamontował. No dokładnie. Więc, no jeśli to podlega jakby pod trudności wykonawcze, to tak, ale no jeśli wszystko zrobimy dobrze, to rozumiem, że składamy i to wszystko do siebie pasuje i tam nie musimy nic wyginać, nic dociskać, nic tam się takiego, znaczy no oczywiście w granicach rozsądku, no bo troszkę jak to metal, trochę tam go trzeba dogiąć. Wymienione przeze mnie elementy, cztery elementy składające się na ten system powodują, że tak naprawdę w większości nie mają problemów ze zrozumieniem logiki tego systemu, bo jak to zawsze powtarzam, że jeżeli zrozumiemy, na czym ten system się opiera, to sam montaż będzie dla nas, można powiedzieć, banalny, czyli tak naprawdę zamontowanie haka, wsadzenie w nie rynny i później sprawdzenie, po co jest ten pas podrynowy i maskownica od przodu, to całość jakby od razu wykonawcy zaczyna iskrzyć w głowie, na zasadzie on nie jest tak skomplikowany, jak na pierwszy rzut oka się wydawał, to co rozmawialiśmy w poprzedniej części, więc tak, tutaj prostota i funkcjonalność tak naprawdę idą w parze z tym, że ilość elementów jest minimalna, a co za tym idzie, nie ma większej filozofii w montażu, ale tak, są rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. No tutaj ta obudowa też termoizolacyjna, którą tam pokazywaliśmy w pierwszej części, bo to był taki element, jak już było zamontowane, no ale co tutaj z tą
Co z tym zrobić? Co z tym zrobić? Rura kwadratowa, jak to odłożyć, nie okrągła. Jak to, żeby było dobrze. Tak. Więc tutaj znowu mając gotowy element, ułatwiamy sobie znowu kolejne oczywiście, rzeczy. Oczywiście. Ja myślę, że teraz fajnie będzie pokazać, bo wy macie na swojej stronie galeko.pl już tak nowocześnie różne multimedia, różne rzeczy do pobrania. Więc ja myślę, że przejdziemy sobie teraz jeszcze do monitora i sobie tam to obejrzymy. Okej. Okay. Mamy stronę galeko.pl. Jakbyś mógł nas pokierować, gdzie, co znajdziemy. Powiedzieliśmy o trzech rzeczach, tak sobie tu zakulisowo trochę mówiliśmy, że są trzy takie ważne rzeczy, które chcemy pokazać. Tak. Od czego zaczynamy? Zaczynamy od zakładek. Na stronie mamy zakładki i pierwsze co, wchodzimy w programy i od razu aplikacja nam się pojawia. Aplikacja mobilna dla dekarzy. To też zobaczycie na dobrzydynamiara.pl w artykułach poświęconych detalom Galeko. Tam też często o tym mówimy, bo to jest bardzo fajna rzecz. Tak, mocno usprawnia pracę dla nas jako doradców technicznych, także w terenie, z racji tego, że smartfon ma teraz każdy. I taka aplikacja to jest świetne narzędzie, żeby sobie dodatkowo sprawdzić na przykład poszczególne etapy montażu. No właśnie, bo to jest podzielone, nie taki filmik, że odpalamy i tam pół godziny i szukamy, gdzie to było. Krok to jest po podzielone kroku. Fajnie na etapy, krok po kroku. Mhm. Tak to wygląda, aplikacja. Tak to wygląda, pierwsza tak. Rzecz. Dokładnie, to jest ta pierwsza rzecz, którą warto sobie pobrać na telefon, żeby właśnie pod ręką mieć takie narzędzie. Druga część. Drugie, dwa pozostałe podpunkty to klikamy sobie na zakładkę, tym razem do pobrania i wchodzimy w instrukcję montażu. Instrukcję montażu to jest tak naprawdę całość systemów, które są tu dostępne. Tu mamy pierwszy bezokapowy, o którym mówiliśmy, ale dokładnie. Są oczywiście wszystkie. Wszystkie wymienione i wszystkie mają swoje instrukcje. Tak naprawdę możemy pobrać ta, która dotyczy naszego systemu, ten, który jest u nas montowany. No i trzeci, wspomniany przez Ciebie, trzecia część już znajduje się w zakresie multimedia, czyli tak naprawdę multimedia, gdzie mamy te wspomniane filmy instruktażowe w ogólnodostępnej portalu, czyli na kanale. Na kanale Waszym YouTube'owym. Tak dokładnie, zwanym. Dokładnie. I tutaj mamy instrukcję. Pierwsze systemów kwadratowych. Tak, bo tu się troszkę nam się tutaj coś, chwilkę zaczekajmy, zobaczymy co tam jest. No internet niestety ma swoje prawa, no trudno. Tak Galeko bywa. Star 2 bez okap, klasyczny system stalowy, półokrągły, albo filmy instruktażowe dotyczące PVC kwadrat, czy systemu PVC klasycznego. Więc tak, wszystko to tutaj w zakładce multimedia jest. Wszystko jest do pobrania, w ogóle... Tu nie tylko jest to oczywiście do pobrania, tylko można się zapoznać z całą ofertą firmy Galeko, no, tak. Ze wszystkimi systemami, które tu mamy. Jest też kontakt oczywiście na stronie do doradców, do doradcy Damiana. I nie tylko do mnie, jest nas czterech, więc spokojnie. Tak, także jeśli macie jakieś pytania, to śmiało przez formularz na stronie można dzwonić, można pytać, można też przez naszą stronę i my skierujemy pytania, gdzie trzeba. Mam nadzieję, że zainspirowaliśmy. Że powiedzieliśmy, jakie ważne jest to, żeby jednak trzymać się tych instrukcji i żeby to czytać, chociaż panowie nie lubią, ale na pewno warto. To jest dosłownie parę stron, a potrafi nieźle uprościć całość głowienia się nad tym, co do czego pasuje tak naprawdę. No dekarzy już mamy teraz bardzo fajnych, coraz tak bardziej świadomych i dobrze wyszkolonych, więc tutaj myślę, że jeśli wybieramy ekipę rzeczywiście taką godną polecenia, to nie ma się czego obawiać. W Galeko bezokapowej, jak słyszeliśmy też, nie ma się czego bać. Nie. To jest system, który jest coraz bardziej popularny w nowoczesnej architekturze i ja myślę, że to zamiast się tego bać, to po prostu trzeba go poznać i polubić. Warto, naprawdę pięknie to wygląda. My tę firmę znamy zresztą od lat, współpracujemy od dawna. Świetnej jakości produkty, zawsze frontem do klienta, no to... To się ceni. To się ceni, tak. Ten minimalizm w systemie bezokapowym jest po prostu wszechobecny i każdy z projektantów, każdy z architektów widząc go mówi, to jest to, co na moim budynku, na bryle mojego budynku idealnie się sprawdzi, bo to jest zarazem, jest system rynnowy, ale go nie ma, czyli nie zaburza nie całej harmonii tak, on tam bryły jest, budynku. Nie jest widoczny, ale no, dodajmy, że to jest system, to nie jest tak, że sobie byle kto zrobi byle jaki system, tylko to jest jednak tutaj cała otoczka jakości, marki, zaufania tak. Wieloletniego. To nie jest tak, że mamy kwadratową rynnę, bo to jest zupełnie nieco innego. Także. Same to, co podkreślamy za każdym razem, już prawie dekada, prawie 10 lat ten system jest na rynku i te pierwsze zakusy tak naprawdę były właśnie na zasadzie, kto normalny wymyśliłby rynnę, której nie ma. To były te pierwsze tak naprawdę uwagi, a teraz tak naprawdę każdy mówi, ja wiem co to jest przetestowane, to już od lat jest na rynku, więc tak, mamy zaufanie klientów, zdobywamy je z biegiem lat coraz bardziej i wiemy o tym, że my po 10 latach już możemy powiedzieć, mamy ten system tak dopracowany, że spokojnie tak naprawdę możemy go każdemu zaoferować. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
Dziękuję za uwagę. Odsyłam jeszcze raz na stronę galeko.pl i do nas na domszytynamiary.pl do budowlanych detali, gdzie też dużo o tym piszemy. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Do widzenia. Do zobaczenia. Zastanawiam, czy to już nie tylko ci. Ale mówiłaś, że będziesz stała obok i tak naprawdę tak? Pokazywała na zasadzie. A, no. Na zasadzie tak. Co tam? Wielbredo. Czekaj, nie da się tym włączyć.